Was moi kochani bardzo serdecznie, tym razem po krótkiej przerwie. Bo ostatni odcinek, o ile weryfikacja nie przytrzyma mi tego odcinka, pojawił się 3 dni temu, chyba 3 dni temu. Także jeśli algorytm był dla Was niełaskawy, to zapraszam Was do ręcznego ogarnięcia poprzedniego odcinka, który ma ponad godzinę. A dziś będzie specjalny odcinek, bo odcinek na życzenie mojej patronki. Pani Eweliny, którą serdecznie pozdrawiam, i powiem Wam szczerze, że na początku myślałam, że odcinek ten wyjdzie krótszy. Jednak gdy widzę materiały, jakie udało mi się zebrać na ten temat, już nie jestem taka pewna, i jednak historia ta okazała się bardzo długa i wielowarstwowa. Także zaraz już dowiecie się o co chodzi, gdy zaczniemy. A nim przejdę do tematu, zachęcam Was jeszcze tylko o Pewnie wiecie o co chodzi, jeśli słuchaliście poprzedni odcinek, abyście, jeżeli chcecie mi pomóc skończyć moje badania naukowe i pozwolić, bym miała więcej czasu na podcast, to zachęcam Panie do wypełnienia ankiety na temat ich stanu wiedzy o zdrowiu intymnym. Jeśli chcecie mi pomóc, to zostawiam ankietę pod spodem, a my tymczasem już przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka: Finies Gage. Który żył w XIX wieku, był postacią niezwykłą, która do dzisiaj jest przypominana zarówno w popkulturze, jak i na przykład przy okazji wykładów na kierunku medycznym. Ten mężczyzna przeżył bardzo osobliwy wypadek mianowicie drut, bardzo duży drut, zarówno jeśli chodzi o wysokość, ciężar, jak i średnicę zaraz Wam wszystko po kolei podam. Przeleciał na wylot przez jego głowę. Mężczyzna nie tylko wypadek ten przeżył, ale także prowadził całkiem wyjątkowe, aczkolwiek możesz nie tak długie życie po całym tym incydencie. Jeśli zachęciłam Was do wysłuchania jego losów, to zaczynajmy. To puknięcie, które właśnie słyszeliście, na którym zatrzymałam nagrywanie, to było pukanie do mojej drzwi. Okazało się, że na moim piętrze jest pożar, a alarm no, z jakichś powodów nie chciał zacząć działać i obwieszczać wszystkim, że no, pora uciekać. Także wracam do Was bardzo dłuższą chwilę czasu później, nieco przerażona, ponieważ nigdy takiego czegoś nie, nie widziałam. To było hardkorowe. Ilość dymu i ogień obok którego zmykałam. Także, cóż, no, niesamowita sprawa. Nigdy nie sądziłam, że moje nagrywanie zostanie przedzielone na pół czymś takim. Stwierdziłam, że nie wytnę tego z nagrania, bo cóż, no, staram się być naturalna samo życie. I jeśli będę rozemocjonowana w dalszej części tego nagrania, to mi wybaczcie. Postaram się, żeby wyszło profesjonalnie, ale. Wow, czegoś takiego nie widziałam. Także już teraz zaczynamy naprawdę. Phineas Gage był pierwszym z pięciorga dzieci Jesse i Tona Gage'a i Hannah Trussell z domu Swetland Gage. Mieszkali oni w Grafton County w New Hampshire w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę bardzo mało wiadomo jest o wczesnych latach życia Phineasa, a także o jego dzieciństwie i późniejszych losach. Jedyny fakt, który wiemy na pewno, to to, że Finias z całą pewnością umiał czytać i pisać, także jakąś podstawową edukację przed całym incydentem, o którym będziemy mówić trochę później, odebrał. Lekarz, miejscowy lekarz, taki, który, no wiecie, był od wszystkiego i od niczego, bo w tamtych czasach, w czasach, o których mówimy, nie było specjalistów wysokiej klasy, a szczególnie w małych miejscowościach, bo gdzieś tam, wiadomo, w większych miastach i w ośrodkach akademickich, owszem, można było szukać pomocy medycznej na wysokim poziomie, natomiast w mniejszych, mniejszych miejscowościach, zresztą Poniekąd tak jest troszeczkę do dzisiaj, jeśli chodzi na przykład o szpitale powiatowe, gdzie trzeba na ostro radzić sobie z różnymi przypadkami i nie można odesłać pacjenta do szpitala trzeciej referencji, czyli takiego szpitala, gdzie się na przykład zajmuje konkretnymi, trudniejszymi przypadkami. Często w takich szpitalach lekarze muszą na bieżąco próbować ze swoimi umiejętnościami i stanem obecnej wiedzy działać w sytuacjach, w których często muszą się poruszać po macku. I tak też trochę było z lokalnym lekarzem na wiosce, czy też w miasteczku, w którym i w okolicach, w których mieszkał Mody I lekarz ten nazywał się John Martin Harlow i znał Gage'a jeszcze sprzed czasu całego jego wypadku. I opisywał go jako idealnie zdrowego, silnego i aktywnego mężczyznę, który swoje 25 lat a urodzony był w 1823 roku, przeżył w bardzo dobrym zdrowiu. Miał on 1,68 m wzrostu i również ważył on, o dziwo tyle, ile miał ponad metr swoich centymetrów, 68 kg. A ponadto znany był ze swojej bardzo dobrze rozwiniętej muskulatury. Wiadomo o nim też było, że w swych dążeniach i celach, gdy coś sobie założył, był bardzo wytrwały i ta cecha też umożliwiała mu niejednokrotnie ciężką pracę fizyczną w różnych warunkach, ponieważ siła i hart jego ducha sprawiały, że w ciężkich warunkach, w których inni na przykład nie chcieli pracować albo nie byli w stanie wytrwać, Winias lecił sobie całkiem dobrze. Najprawdopodobniej pierwszy jego kontakt z materiałami zdolnymi wysadzać różne miejsca, czy też budynki, odbył się z powodu pracy na farmach zamłodu, które umiejscowione były w tamtych rejonach blisko kopalni, czy też różnych składowisk. Była to poniekąd taka mała pasja geidża i zatrudnił się on między innymi przy budowie kolei na Hudson River blisko Cortland Town w stanie Nowy Jork. I w momencie, gdy wydarzył się wypadek, Gage właściwie miał bardzo dobrą pozycję zawodową, bo był brygadzistą i kierował grupą ludzi, z którą wysadzał różne przeszkody na trasie, torów, które potem miały być położone. Jego pracodawcy określali go jako najbardziej efektywnego i najbardziej zdolnego brygadzistę. Który miał nos do interesów, planował wszystko gospodarnie i był bardzo wymagający, także wytrwały we wszystkich planach, które sobie założył. Gage tak dobrze odnajdywał się w swojej pracy, że na potrzeby tych czynności, które wykonywał na co dzień, Zamówił sobie specjalny, robiony na zamówienie dla niego, wymarzone, wymarzone narzędzie. Właściwie to był taki drut, ale nie do końca, bo była to laska, która powstała z żelaza i ona służyła do tego, aby uklepywać zarówno proch, jak i izolację od prochu w takiej dziurze wydrążonej, gdzie się go wsypywało, żeby uklepywać ją tak, aby cały proces, na przykład wysadzania skały, mógł przebiec prawidłowo. I jakby okej, okay, no ja też się nie znam na wysadzaniu skał, ale co nieco poczytałam, żebyśmy zrozumieli naturę i dynamikę tego wypadku, i zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. Także przechodząc już do dnia, wokół którego ta historia w dużej mierze się toczy. 13 września 1848 roku. Phineas Gage zarządzał przygotowywaniem miejsca pod tory kolejowe dla Rutland and Burlington Railroad na południe od wioski, która nazywała się Cavendish, Vermont. I o ile wydaje się to dosyć proste, gdy przygotowujemy takie Podłoże, pod y, tory, to w momencie, kiedy jest jakiś duży ustęp skalny, trzeba było zrobić y, w nim taki prześwit. I aby to zrobić, nawiercano tą skałę, a następnie w bardzo długi otwór nasypywano troszeczkę prochu, y, odpowiednią ilość obliczoną. Lecz aby całą siłę tego wybuchu skierować na skałę, w skałę w jej środek, a nie na zewnątrz przez ten otwór. Otwór ten trzeba było zaklepać. Zazwyczaj taką warstwą izolacyjną był piach i spłonka. Wybaczcie, nie mam pojęcia, co to jest spłonka, ale jeśli ktoś się tym bardziej interesuje, to prosiłabym o wytłumaczenie tego w komentarzu. I to wszystko potem trzeba było uklepać. Gage robił to za pomocą swojego, swojego druta, który zamówił. I drut ten, a właściwie laska, miał 32 mm średnicy, czyli nieco ponad 3 cm. Ponad metr wysokości i ważył około 6 kg, czyli w sumie niezły kawał materiału. Jest kilka wersji tego, co wydarzyło się 13 września. Jedna z najbardziej prawdopodobnych, do której udało mi się dokopać, to jest taka, że... Około godziny 16:30 Gage przy, był przy wywierconym otworze, do którego już, jedna, jeden z wielu zresztą, do którego był już nasypany proch. Jednak jego uwagę przykuł jego pracownik, który pracował, robiąc zresztą to samo za jego plecami. Dlatego też Gage obejrzał się przez podobnoż prawe ramię i przez to, przez ten ruch, jego głowa znalazła się jakby na linii wywierconego otworu, bo nieco się przechylił. W tym samym momencie jego laska do ugniatania musiała w jakiś sposób omsknąć się na skalę, i to omsknięcie musiało wywołać iskrę, która dostawszy się do prochu wywołała eksplozję. Dlaczego jeszcze warstwa izolacyjna nie była tam nasypana? I co Gage zobaczył z tyłu, lub w jaki sposób coś go rozproszyło, lub też jego pracownik, nie znalazłam tych szczegółów. Zresztą w wielu wersjach po prostu jest powiedziane, że podczas nakładania tych wszystkich warstw po prostu ta laska się omsknęła i poleciała jakaś iskra. Wiadomo jest natomiast to, że gdy już ta iskra zainicjowała wybuch, to siła odrzutu sprawiła, że laska wyleciała w powietrze. W momencie tego wylotu najprawdopodobniej, ponieważ w wyniku komputerowych rekonstrukcji wychodzi, że nie ma innej opcji, musiał mieć otwarte usta, opuszczoną żuchwę, ponieważ drut przebiwszy podniebienie prześrubował przez jego głowę, a następnie wyleciał w powietrze na dosyć imponującą wysokość. I spadł nieopodal. A mówiąc nieopodal, mam na myśli 25 metrów dalej. Laska przeszła za jego lewym okiem, w lewą stronę mózgu, a następnie wyszła przez sklepienie czaszki. Geja odrzuciło na plecy i dostał drgawek. Ale one po kilku minutach przeszły i Gage był w stanie rozmawiać. Z pomocą przerażonych kolegów przejść kawałek do pojazdu, który zabrał go do miejsca jego zamieszkania. Podczas tej drogi nie aż tak długiej, ponieważ było to nieco ponad kilometr, ale jednak również był przytomny i nie leżał, a siedział samodzielnie w tym pojeździe. I dopiero 30 minut po całym zdarzeniu zdołał dotrzeć do niego lokalny medyk Edward Williams, który odkrył, że Gage siedzi na krześle przed hotelem robotniczym, w którym mieszkał. I jest przytomny do tego stopnia, że gdy lekarz podszedł bliżej, to Gage powiedział: Doktor, here is business enough for you, czyli, panie doktorze, tutaj jest coś interesującego dla pana. Williams zauważył z początku, że w istocie na głowie Gage'a znajduje się rana, a po położeniu dłoni odkrył, że ta jama pulsuje, co oznaczało, że na pewno brakuje tam kości czaszki. Sama rana miała kształt lejka i rzeczywiście wydawało się, że mogła powstać w sposób taki, że coś przeszło tam na wylot, ale w momencie, kiedy pan Gage był badany przez lekarza i opowiadał gapiom, którzy zebrali się wokół niego, w jaki sposób doszło do tego uszkodzenia, doktor Williams nie był w stanie uwierzyć w to, co pacjent mówił. W pewnym momencie Gage wstał i zwymiotował, a wysiłek wydalania z siebie jedzenia i taki wzrost ciśnienia z tym związany sprawił, że w tym momencie z tego lejkowatego otworu wyleciało na ziemię trochę zniszczonej tkanki mózgowej. Wspomniany wcześniej przeze mnie dr Harlow przejął cały przypadek około godziny osiemnastej. Doktor Harlow z kolei jego pierwsze wrażenie gdy zobaczył Gajda wspomina mniej więcej tak, że choć był przyzwyczajony do bycia chirurgiem na polach walki i widział bardzo dużo obrażeń, ten pacjent rzeczywiście będąc w stanie bardzo ciężkim znosił swoje cierpienie z bardzo dużą godnością. Od razu rozpoznał doktora Harlowa i powiedział, że ma nadzieję, że nie uszkodził się za mocno. Był cały czas przytomny, ale Harlow zauważył, że jest on wycieńczony z powodu tego, że cóż, cierpiał na wciąż niezatamowany krwotok. Zarówno posłanie, na którym położono Gage'a, jak i sam Gage byli skompani szkarłatem. Z pomocą doktora Williamsa Harlow najpierw ogolił głowę Gage'a, a także usunął skrzepniętą krew małe fragmenty kości, aczkolwiek nie grzebał głęboko, żeby ryzykując dalsze uszkodzenie tkanki mózgowej i zakażenie, wyjmować fragmenty kości, które były wewnątrz głowy gejza. Harlow usunął też tkankę mózgową, która oderwała się od całości, i w tym momencie zachodziła w niej martwica. Kiedy usunął już większość ciał obcych z rany, a także położył dwa największe kawałki kości na dziurę, tak aby dać w ogóle jakąkolwiek szansę zarośnięcia tego w przyszłości, Harlow zamknął ranę, ale nie zaszył jej, tylko zrobił to za pomocą jakiegoś rodzaju plastrów, żeby mogła być otwarta, bo było to bardzo istotne, ponieważ chciał on zachować drenaż. Dlaczego? Dlatego, że takie obrażenie powoduje ranę, która szczególnie przy braku leków, a także w ogóle jakichkolwiek możliwości w tamtych czasach, ale zresztą teraz też się tak robi krwawi. I ta krew nie mogła się zbierać w środku, tylko musiała mieć jakieś ujście, ponieważ gdyby się tam zbierała i krzepła, było to by miejsce, bardzo dobre miejsce na na powstanie nowej infekcji, a także podnosiłaby ciśnienie wewnątrzczaszkowe, uciskała już i tak uszkodzony mózg, dlatego tak istotny był drenaż. Drugim otworem do drenażu było to miejsce, w którym pręd wszedł od dołu. I to właśnie niepozwolenie, aby te dwa otwory zarosły przez dłuższy czas, Uratowało najprawdopodobniej Gage'owi życie, ponieważ różne płyny wysiękowe, nie tylko krew, które się tam zbierały, mogły sobie swobodnie odpływać. Dwa otwory zabandażowano, ale bardzo luźno i nałożono na nie mokre komplesy, a na to wszystko szlafmyce. Zdjęcie tej szlafmycy pokażę. W ogóle dzisiaj będzie wyjątkowo w podcaście. Jeśli na przykład słuchacie mnie na Spotify, to zapraszam Was na YouTube, a jeżeli, jeżeli słuchacie mnie na YouTubie, to nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału na Spotify, bo przez to, że wylądowałam w złej kategorii społeczeństwo i kultura nie docieram do dużej ilości osób. Ale w każdym razie będzie obrazek tej szlafmycy, bo nie jest to taka szlafmyca, jaką my sobie wyobrażamy z bajek, aczkolwiek była to całkiem mądra czapka do spania, która pozwalała, żeby ten fikuśny opatrunek, ale bardzo przemyślany, mógł utrzymywać się na swoim miejscu i spełniać swoją rolę. Oprócz głowy dr Harlow, o tym bardzo często się zapomina, opatrzył też ręce i nogi Gage'a, bo one też były poparzone w ogóle i odniosły obrażenia w wypadku, ponieważ był to wybuch. Jak pewnie kojarzycie i jeszcze pamiętacie. Kluczem do sukcesu tego postępowania, jaki zaaplikował dr Harlow, był fakt, że Gage nie mógł się położyć, tylko czas spędzał w pozycji półsiedzącej. Zapewniało to również dzięki naszej grawitacji swobodny odpływ płynu z rany w mózgu i skutkowało to całkiem efektywnym drenażem bez, bez założenia jakichkolwiek rurek czy sączków. Zresztą takich rzeczy w tamtych czasach nie było. Późniejszym wieczorem Harlow zanotował pierwszą obserwację dotyczącą pacjenta. Brzmiała ona tak. Pacjent zorientowany i przytomny, aczkolwiek nie może przestać drżeć i poruszać nogami, które są nienaturalnie wydłużone, a także przegięte. Mówi, że nie musi zobaczyć się ze swoimi przyjaciółmi, ale że bardzo chciałby wrócić do pracy za kilka dni. I mimo tak optymistycznego podejścia samego Gejdża przy tym wręcz niemożliwym przejściu całej laski przez jego głowę, jego rekonwalescencja nie była tak łatwa, jak jego początkowo dobry stan mógłby na to wskazywać. Wręcz przeciwnie, był to proces długi, bardzo skomplikowany i. Wszyscy mieli takie momenty, że w trakcie tej rekonwalescencji byli już pewni, że z Gage'em się pożegnają i że nie będzie ona mogła zakończyć się sukcesem. Gage na drugi dzień rozpoznał swoją matkę i wuja, którzy powiadomieni o całym zajściu przyjechali czym prędzej z oddalonego o 50 km Lebanon do miejscowości, w której pracował Phineas, ale już następnego dnia... Nie było tak prosto, łatwo i przyjemnie. Harlow zanotował, że Gage praktycznie stracił przytomność, nie, nie był zorientowany co do czasu, miejsca i swojej osoby, a także wpadł w delirium. Czwartego dnia znów powrócił do, do siebie, do swojego otoczenia, był racjonalny i poznawał znajomych. A po całym następnym tygodniu jego poprawa była znaczna. I pierwszy raz e, wtedy dr Harlow napisał w swoich obserwacjach, że właściwie może zaryzykować stwierdzenie, że zaczyna wierzyć, iż Gage może w całości po tym wypadku wyzdrowieć. Jednak ta poprawa, ten stan, który już tak imponował doktorowi Harlowowi, był tylko tymczasowy, ponieważ po tym bardzo dobrym stanie, w jakim był Gage, nastąpiło znaczne, ale to znaczne pogorszenie. Po 10 dniach od wypadku Gage był w półśpiączce. Praktycznie nie odpowiadał, chyba że mówiło się do niego, a wtedy tylko odpowiadał monosylabami i 13 dnia Harlow zauważył, że właściwie jego siła mięśniowa jest już zerowa, a gałka oczna lewego oka jest coraz bardziej zakażona. Najprawdopodobniej była to infekcja grzybicza. Cały ten obrzęk, związany zarówno z obrażeniem, jak i szalejącą infekcją grzybiczą, zarówno wypychał tkankę mózgową przez dziurę, jak i oko. Które, no wiadomo, oko jest połączone z mózgiem, więc jeśli coś dzieje nie tak w tamtych okolicach, narastający obrzęk i np. rosnąca masa nowotworowa są w stanie wypchnąć oko do przodu. I tak też działo się w tym przypadku. 14 dnia odór w pomieszczeniu, w którym znajdował się gage, był nie do zniesienia. Był to zapach toczącej się infekcji i praktycznie gnijącego od środka pacjenta. W tym momencie dr Harlow stwierdził, że musi działać natychmiast, albo Phineas Gage opuści ten świat i prawdopodobnie będzie to z winy tego, że nie podjął dalszego postępowania, które w tej sytuacji mogłoby uratować mu życie. Przyjaciele i rodzina, widząc Gage'a w takim stanie, gdy odpowiada coś jedną sylabą, gdy jest podniesiony i do tego zmuszony, a także nie chce przyjmować pożywienia i. Praktycznie z jego ran cieknie, dziwna ciecz. Byli już przekonani, że to się nie skończy dobrze i zamówili trumnę. Jednak zdeterminowany lekarz stwierdził, że musi spróbować w ostatnim heroicznym akcie uratować życie Finiasa, dlatego też przeciął. Czoło Finiasa prowadząc skalpel od wylotu, który znajdował się przecież w górnym sklepieniu czaszki, aż do nasady nosa, i w ten sposób wytworzył otwór, a właściwie przeciął ropień, który tam tkwił. I w tym momencie z głowy Finiasa wyleciało około 250 ml treści zakaźnej. W jej skład chodził, wchodziła ropa, a także skrzepy, no i oczywiście to coś, co powodowało infekcję. To wszystko, gdy zostało zdrenowane, lekarz jeszcze zasypał znanym sobie tylko lekiem, i w wielu analizach potem jest mówione, że gdyby Harlow nie zdrenował tego ropnia, to prawdopodobnie winiaz w tym momencie by opuścił nasz świat. Po tak dramatycznym obrocie sprawy, wydawało się, że cała rekonwalescencja znów znajduje się na dobrych torach. 24 dnia Phineas był już w stanie podnieść się o własnych siłach, a nawet przejść z łóżka do krzesła. Był to jeden krok, ale jakże ważny krok dla Gage'a. Miesiąc później chodził już po schodach, w górę i w dół, w miejscu, w którym mieszkał. A także naokoło swojego domu i na plac, który znajdował się w jego mieście. Co ciekawe, właśnie w momencie tej kluczowej rekonwalescencji Harlow musiał wyjechać na tydzień, i wtedy Gage nie stosował się do planu, który razem opracowali, i wychodził praktycznie codziennie na ulicę poza niedzielą. Nieprzypilnowany, bo nie był jeszcze w pełni zdrowy, ani jego umysł w pełni dobrze nie działał w ogóle do tego, co się stało z jego umysłem przejdę za chwilę. Nieprzypilnowany wychodził bardzo często, bo chciał już wrócić do normalnego życia, chciał już z powrotem być zdrowy i wrócić do swojej rodziny, która nie mieszkała przecież w tej miejscowości, w której on się znajdował i w której leczył go dr Harlow. Okazało się, że podczas tego tygodnia, gdy harlowa nie było, Finias chodził po ulicach, ale bez kurtki i bez butów. A w tamtym czasie, w tamtym okresie bardzo intensywnie padało. Dlatego też Finias wciąż z niezagojoną raną, wciąż z rehabilitacją neurologiczną, która no cóż, była dopiero na początkowej drodze, zachorował i miał bardzo wysoką gorączkę. Taka infekcja była dla niego bardzo niebezpieczna i mocno go osłabiła. Praktycznie w tym momencie znów mógłby sprawić, że nieopatrznie przeniesie się na tamten świat. Na szczęście cała infekcja została opanowana. 25 listopada, czyli 10 tygodni po całym wypadku, Geć już był na tyle silny, że udało mu się wrócić do domu jego rodziców w Lebanon. W styczniu 1849 roku był już w stanie nawet wykonywać jakieś proste prace w domu. Między innymi chodził o porządzać konie, a także chodził do obory, karmił bydło. A gdy nastały żniwa, też przy nich pomagał, choć nie pracował w pełnym wymiarze tak jak wszyscy, raczej tylko część dnia, ale już też znosił ten wysiłek całkiem dobrze. W sierpniu jego matka powiedziała lekarzowi, że wydaje jej się, że pamięć syna być może trochę nie do końca dobrze działa, ale jest to tak mikroskopijny niuans, który tylko ona jest w stanie wyłapać, że na przykład obcy ludzie nie są w stanie stwierdzić, że z finiasem jest coś nie tak, przynajmniej jeśli chodzi o to, jak funkcjonował, jeśli chodzi o pamięć czy jakieś obycie z ludźmi ponieważ jego wygląd niestety wskazywał na to, że Phineas przeżył bardzo drastyczny wypadek. W kwietniu 1849 roku Gage odwiedził Cavendish na kontrolę, którą miał umówioną z doktorem Harlowem. Podczas badania doktor Harlow stwierdził, że Gage nie widzi na lewe oko. Że jego powieka opada, a także, że na jego czole znajduje się wielka blizna po drenażu ropnia. Zaś na samym czubku głowy kwadratowy kawałek kości był nienaturalnie uniesiony. Za tym uniesieniem znajdowało się, znajdowało się właściwie zagłębienie. Zagłębienie to miało ponad 5 cm szerokości i prawie 4 cm długości. Pulsowało ono rytmicznie w rytm pracy serca Gage'a. Widoczny był też częściowy paraliż lewej strony twarzy, ale poza tym sam Gage był w dobrym stanie i właściwie można było stwierdzić, że wyszedł on z wypadku bez szwanku, poza opisanymi wcześniej przeze mnie obserwacjami, które poczynił dr Harlow. Ginczo ani nie bolała głowa, nie cierpiał na żadne migreny powypadkowe. Czasem miał tylko trochę zawroty głowy, jeśli można by to tak powiedzieć. Ponadto brakowało mu kła, którego, który laska wybiła podczas swojego lotu przez jego czaszkę. I choć rzeczywiście sam Finies zauważał, że jego siła mięśniowa nie jest już taka jak kiedyś, przez następne cztery lata udało mu się ją w pełni odbudować, a także wrócić do formy. W listopadzie 1849 roku inny lekarz, Henry Jacob Biglow, profesor chirurgii z Uniwersytetu Harvarda, zabrał Gage'a do Bostonu na parę tygodni i podczas tego czasu e, rozmawiał z Gage'em, badał go, a także przedstawił towarzystwu naukowemu w Bostonie. Trochę mi to przypomina Człowieka z Słonia, gdzie lekarz, który na początku chciał pomóc temu człowiekowi, też zabrał go do siebie na oddział, ale tylko po to, żeby pokazać go Towarzystwu Naukowemu, a następnie. No, na początku, jakby pozwolił mu wrócić do swojego bardzo nędznego życia, a potem jednak, gdy to przemyślał, postanowił zmienić jego losy. Dalej spoilerować tego filmu nie będę, natomiast nie wiem, czy wiecie, że człowiek z Słoń, który dostał zresztą wiele Oscarów, film Davida Lincza. Jest na podstawie prawdziwej historii, i taki człowiek kiedyś istniał. Także dajcie znać w komentarzach, czy np. historię człowieka słonia też chcielibyście poznać od tej trochę bardziej też naukowej strony, jak i strony jego żywota, który był niezwykły. Ale wracając do tematu. Ponieważ tak to mi się skojarzyło, że dr Bigelow chciał trochę przyspieszyć swoją karierę, korzystając z tego, że może spadać tak wyjątkowy i unikatowy przypadek na skalę świata. Zresztą opis tego przypadku zrobiony przez dr Bigelow, o którym będę co nieco opowiadała wam w późniejszej części, bo na razie staram się zrelacjonować po prostu tę historię, tak jak było, narobił bardzo dużo zamieszania. W każdym razie Phineas Gage nie był w stanie odzyskać swojej poprzedniej pracy. Nie wiem, nie wiadomo do końca, dlaczego tak się stało, czy być może jego pracodawcy nie wierzyli, że po tak skrajnych wydarzeniach Phineas jest w stanie z powrotem mieć dosyć poważne stanowisko, jakim było bycie brygadzistą i właściwie kierowanie tymi wszystkimi czynnościami. Do końca nie wiadomo, jak to się stało, ale coś tam było nie tak na tej linii i niestety Finis musiał porzucić pasję swojego życia, pracę, w której się spełniał i był dobry, na rzecz jakichś innych zajęć. Przez jakiś czas Gage pracował jako żywy eksponat i tu znów bardzo kojarzy mi się to z człowiekiem słoniem, ale już nie będę Wam opowiadała o tym drugim temacie, ponieważ chciałabym, żebyśmy skupili się na Nijasie. Winius pracował w stacjonarnym muzeum, Barnum's American Museum, do którego dojeżdżał, a właściwie chyba się przeprowadził na jakiś czas po prostu w tamto miejsce, żeby tam umożliwiać oglądanie siebie. Natomiast rzeczywiście to się chyba później przekształciło, albo był to oddzielny twór, w objazdowy cyrk Barnuma. I jest bardzo dużo błędnych informacji w źródłach, jakoby Gage miałby z nimi podróżować i właśnie z tą trupą osobliwości zarabiać na życie. Jednak coś takiego, coś tak niestabilnego, a jednocześnie nie brzmiącego dobrze, a właściwie brzmiącego jako jedyna opcja dla osób, które po prostu nie są w stanie normalnie zarabiać, nie miało miejsca. On dojeżdżał do bardziej renomowanego miejsca, do muzeum, które mieściło się w jakimś tam budynku i do którego przychodzili ludzie. Żądni sensacji i płacący niemałe, niemałe ceny biletów, ponieważ bilet ten w. Przeliczeniu na kurs dolara z 2000, chyba bodajże 2009 roku, wynosił około 4 dolarów, co z jednej strony ok, może jak na amerykańskie warunki nie jest aż tak dużo, ale już tak na nasze 16 zł, żeby zobaczyć, około 16 zł, by zobaczyć kogoś, kto ma dziurę w głowie. Też spójrzmy na to, że nie każdego w tamtych czasach było stać i same pensje oraz sytuacje finansowe większości ludzi w społeczeństwie mogły być gorsze od naszych, ponieważ ten rozstrzał pomiędzy bogatymi a biednymi był, no cóż, o wiele większy. Można się też doszukać ogłoszeń, e, ogłoszeń o wystąpienia Gage'a w innych miejscowościach, w New Hampshire i Vermont i podejrzewać się, że być może te występy Gage zorganizował nawet sam dla siebie jako wolny strzelec. Po wielu latach Biglow miał napisać, że Gage właściwie bardzo lubił ten sposób zarabiania i cieszył się, że jest to uczciwy pieniądz, który daje mu jakieś tam źródło dochodu. Jednak wkrótce ludzie stracili zainteresowanie osobliwościami. Nie wiadomo, może zmienił się trend, po prostu może stało się to. Z modne, jeśli można by to tak określić, albo po prostu świat poszedł do przodu i takie wystąpienia nie miały już większego sensu i nie mogły stanowić głównego źródła utrzymania gagea. Dlatego też następnie po tym epizodzie w swoim życiu pracował on przez około półtora roku dla właściciela Stadniny i jako dorożkarz w Hanover w New Hampshire. Hampshire, tak, wybaczcie, już mi się język zaplątał, bo się zamyśliłam na temat szampana. Nie, no żartuję. Po tym jego epizodzie, gdy pracował jako dorożkarz, postanowił rozwijać swoją karierę w tym kierunku. I tu uwaga, w roku 1852 zatrudnił się jako dorożkarz, no właściwie kierował on takim powozem, powozem dosyć poważnym, bo sześciokonnym, na trasie górskiej w Chile. I nie słyszeliście się w ogóle. Wyjechał on z Ameryki do Chile, aby tam wykonywać tę bardzo, ale to bardzo skomplikowaną pracę. I fakt, że musiał jakby zostać zatrudniony wcześniej, czyli ktoś musiał go zrekrutować, sprawdzić, że on jest w stanie wykonywać tę pracę, aby podróż ta cała nie była na marne i żeby nie okazało się potem na miejscu, że zatrudniona została osoba niekompetentna, świadczy o tym, że właściwie Phineas Gage po tym wypadku był bardzo ogarniętą osobą, która była w stanie wykonywać zaawansowane czynności, co wielu ludzi potem kwestionowało. Sama praca w Chile była ciężka, ponieważ wymagała planowania trasy, a także nienokrotnie zmieniania jej w trakcie, ponieważ było to około 150-160 km do zrobienia podczas takiego wypadu przez tereny często niestabilne politycznie. Ponadto trzeba było też mieć dosyć wysokie umiejętności interpersonalne, aby no cóż, móc się dogadać z osobami, które podróżowały tymi zaprzęgami, były to niejednokrotnie osoby bardzo wysoko postawione. Niestety, ta praca, w której Winniesz bardzo się odnajdywał i która mu się bardzo podobała, wkrótce nie mogła być już przez niego wykonywana. Przepracował on tam parę lat, ale niestety jego napady padaczkowe które zaczęły występować. Najprawdopodobniej była to, no nie najprawdopodobniej, no musiała to być padaczka pourazowa, ponieważ takowa istnieje. i Często właśnie jakiś uraz wyzwala takie napady. Te napady uniemożliwiały mu pracę jako powoziciela, ponieważ nie mógł ryzykować, że jadąc stromą drogą, powożąc sześcioma końmi, mając, odpowiedzialność za czyjeś życie osób, które są w środku tego powozu, na przykład, dostanie takiego ataku. Gage po sześciu, sześciu, właściwie już w siedmiu latach w Chile, opuścił ten kraj i wrócił do Ameryki, ale udał się do San Francisco, gdzie w tamtym czasie mieszkała jego matka po przeprowadce. Gdy jego matka go zobaczyła, opisała go Słowami, które naprawdę mroziły krew w żyłach, ponieważ wydało mu się, że jest w tak tragicznym stanie, tak wymęczonym i tak bardzo wygląda na chorego, że bała się, czy właściwie jej syn znów nie jest na krawędzi pomiędzy życiem a odejściem do innej krainy, w której być może, jak niektórzy wierzą, znajdujemy się. Po tym, jak opuścimy Ziemię, a jak inni są przekonani do krainy, w której króluje tylko i wyłącznie nicość. Gdy jego mama trochę go podchodowała, że tak powiem, i Sprawiła, że wrócił on do stanu, w którym znów mógł pracować, albo przynajmniej mógł wierzyć, że gdzieś go zatrudnią i gdy rzeczywiście czuł się lepiej, udało mu się znaleźć pracę, ponieważ naprawdę w nim wewnętrznie była taka potrzeba posiadania zajęcia i bycia samodzielnym, i on nie mógł odpuścić i zostać w domu mimo nakłaniania go przez rodzinę. Znalazł on pracę u farmera w Santa Clara. Jednak jego napady padaczkowe nasilały się i w styczniu 1860 roku dostał napadu padaczkowego, którego nie można było bardzo długo przerwać. W tego dnia stracił też pracę właśnie ze względu na ten napad padaczkowy i już żadnej innej pracy nie udało mu się uzyskać. Okej, okay, to teraz troszeczkę, troszeczkę tylko teorii wam przemycę. Istnieje coś takiego jak stan padaczkowy. I to jest. To nie jest padaczka, bo trzeba rozróżnić padaczkę a stan padaczkowy, dlatego że te dwie rzeczy, przynajmniej współcześnie, leczymy inaczej. I stan padaczkowy Wtedy wdrażamy inne postępowanie niż na co dzień u takiego pacjenta, u którego jest rozpoznana padaczka. Taki stan padaczkowy definiują dwie rzeczy. Albo są to powtarzające się nieprzerwanie napady padaczkowe, czyli pomiędzy jednym napadem a drugim napadem padaczkowym nasz chory nie odzyskuje przytomności. Albo jest to jeden napad padaczkowy, ale ma ponad 30 minut. Trwa on ponad pół godziny. I trzeba mieć świadomość, że taki stan. On ma prawdopodobieństwo zgonów aż 10%. I nie spoilerując, to jest właśnie to, co spotkało Phineasa Gage'a. Już przechodzę do tego, żeby nie było, że to jest spoiler, tylko połączony tok myślenia. 18 maja 1960 roku Gage opuścił w końcu miejscowość Santa Clara, bo nie mógł utrzymać żadnej pracy, dostać żadnego angażu nigdzie i wrócił do swojej matki, do jej domu. O 5 rano, do 20 maja, dostał bardzo ciężkiego napadu. Lekarz rodzinny, który opiekował się tą rodziną w tamtym czasie, został zawołany i przybył dosyć szybko na miejsce. I te drgawki, przynajmniej z jego opisu można to tak wywnioskować, powtarzały się z jakąś częstotliwością, te napady, przez następny dzień i noc. Dlatego z całą pewnością można stwierdzić, że Phineas Gage wpadł w stan padaczkowy, którego w tamtym momencie nie można było w żaden sposób przerwać. Phineas Gage odszedł 21 maja 1960 roku. Został pochowany na cmentarzu San Francisco o nazwie Lone Mountain Cemetery. W 1866 roku dr Harlow, który stracił kontakt z Gage'em, przypomniał sobie o jego istnieniu i skontaktował się z jego rodziną. Był bardzo załamany, gdy odkrył, co stało się z Gage'em, ale zapytał się rodziny: Czy byłaby taka opcja, aby ciało Gage'a ekshumować, a następnie mu je dostarczyć? I wiem, co sobie myślicie. Pewnie odczuwacie swego rodzaju oburzenie, ale u dziwo, rodzina Gage'a takich odczuć nie miała. Przede wszystkim Harlow był szanowanym biznesmenem, lekarzem, a także znanym i docenianym działaczem społecznym. I dlatego właśnie rodzina prośbę tę spełniła. Wiadomo też, że około rok po całym wypadku. Gage oddał swoją laskę do, do muzeum na Uniwersytecie Harvarda, jednak już po jakimś krótkim czasie rozmyślił się z tej decyzji i poprosił, aby laskę mu, ją, mu po prostu zwrócono. Odnosił się do niej, że jest to jego laska, ja po polsku brzmi to trochę dwuznacznie i była ona nieodłączną towarzyszką Gage'a. Aż do jego odejścia, zabierał ją wszędzie. Dodatkowo na lasce tej wykonano inskrypcję. Inskrypcja ta została wykonana przez, właściwie na prośbę, doktora Bigelowa, jeszcze wtedy, kiedy laska ta była częścią muzeum na Uniwersytecie Harvarda. Inskrypcja na lasce, w tłumaczeniu na język polski, brzmiała mniej więcej tak. To jest pręt który przeleciał przez głowę pana Phineasa P. Gage'a w Cavendish w Vermont 14 września 1848 roku. Wyzdrowiał on w pełni po wypadku i oddał telaskę do depozytu w Muzeum Koledżu Medycznego Harvarda. Phineas P. Gage, Lebanon Grafton, 6 stycznia 1850 roku. W 1940 roku bezgłowe ciało Gage'a zostało przeniesione na cmentarz, który znajdował się na obrzeżach San Francisco i tam zostało pochowane. Czaszka i laska, o której przed chwilą opowiadałam, znajdują się po dziś dzień w Warren Museum, gdzie Harlow zdepozytował je po zbadaniu dokładnym obrażeń, jakie były widoczne na kościach czaszki Phineasa Gage'a. Przypadek ten jest szeroko znany i omawiany nie ze względu, no, po części ze względu na to, że to był praktycznie cud, że Gage przeżył przy tak rozległych obrażeniach i to tak istotnego narządu, jakim jest mózg. Ale przypadek ten stanowi koronny dowód tego, że umysł i mózg są w jakimś stopniu połączone. Chodzi o to, że bardzo dużo osób utrzymywało, że po zajściu tego incydentu charakter, a także zachowanie Finiasa Gage'a zmieniło się adekwatnie. Bardzo powszechna jest opinia, że przed całym tym zdarzeniem był on człowiekiem spokojnym, zorganizowanym, tak jak wam opowiadałam. Natomiast już po całym wypadku był on awanturnikiem. Był bardzo. E Krótkowzrocznie, jeśli chodzi o jakiekolwiek uświadamianie sobie konsekwencji swoich działań, był porywczy, nie mógł utrzymać nigdzie pracy, i zaczęto się zastanawiać, czy możliwa jest zmiana charakteru i gdzie są ośrodki odpowiadające za naszą osobowość w mózgu. I myślę, że jeśli kojarzyliście wcześniej tę sprawę, to właśnie między innymi z powodu tego typu rozważań i używania jej jako przykładu. Niejako i ja opowiadałam Wam chyba, wydaje mi się, w odcinku o Lobotomii, który też Wam serdecznie polecam, o tym, że między innymi z powodu takich różnych wypadków, gdzie między innymi płaty czołowe zostały uszkadzane, orientowano się, że mogą mieć one takie, a nie inne funkcje u człowieka. Jednak czy w przypadku Phineasa Gage'a rzeczywiście tak było, czy jego charakter zmienił się diametralnie po, no cóż, incydencie, który pozostawił bardzo, a to bardzo rozległe obrężenia, które o dziwo Phineas przeżył? Otóż właśnie sprawa nie jest zupełnie taka prosta, a właściwie jest zupełnie na odwrót niż nam się wydaje. Wiadomo, że Harlow napisał w swoich pierwszych obserwacjach, takich ogólnych obserwacjach dotyczących właśnie sprawy z osobowością i charakterem podczas rekonwalescencji Phineasa Gage'a, że przed całym zajściem Gage był ciężko pracującym, odpowiedzialnym mężczyzną, którego jego pracodawcy mieli za kogoś godnego zaufania i najbardziej efektywnego oraz zdolnego manualnie spośród całej ekipy. Zanotował również, że pamięć Gage'a i jego ogólna inteligencja wydawała się nieuszkodzona, nawet po wypadku, poza tymi momentami, kiedy wpadał w takie lekkie delirium. Mimo to ci sami pracodawcy, którzy przecież tak cenili Gage'a przed całym zdarzeniem, zmienili swoje zdanie i przecież nie zwrócili mu jego posady. Wydaje się, że jeśli chodzi o te kwestie, być może diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ tuż po samym wypadku rzeczywiście z zachowaniem Gage'a działo się coś dziwnego. I ten sam Harlow, który uważał, że ogólnie stan Gage'a się nie zmienił tuż po wypadku, zanotował zmiany w jego zachowaniu, które okazały się być jego zdaniem tymczasowe. Cytując. Gage stał się kapryśny, folgujący sobie w największych bezeceństwach, czego on dziś nie miał w zwyczaju. Wobec swych kompanów przewiał najwyższą obojętność. Często zawzięci uparty, choć jednocześnie kapryśny i niezdecydowany. Tworzył niezliczone plany na przyszłość, które jednak porzucał, nim zdążyły się w pełni wyklarować. Stał się człowiekiem o zdolnościach intelektualnych dziecka i zwierzęcej zapalczywości silnego mężczyzny. Przypomina mi to trochę opis pacjentów, którzy przechodzili lżejszą wersję lobotomii. To znaczy, wersje lobotomii były zawsze te same, ale ich skutki dzielono na trzy kategorie: ciężką, średnią i najlżejszą. I w tej najlżejszej rzeczywiście ci pacjenci byli wysoko funkcjonujący, aczkolwiek właśnie nie potrafili planować, nie potrafili przewidywać konsekwencji. Bardzo szybko się niecierpliwili i porzucali czynione przez nich plany albo czynności. Niestety, to właśnie ten opis, opis yy, dotyczący zachowania, które miało miejsce krótko po całym zdarzeniu i które nie utrzymywało się potem, a jest na to wiele dowodów, o których jeszcze będziemy rozmawiać, jest opisem, który najczęściej. Cytuje się, jeśli chodzi o ten przypadek, i błędnie podaje w wielu opracowaniach, a także na wielu wykładach i również w popkulturze. Pokutuje to do dzisiaj i sprawia, że perspektywa patrzenia na to zdarzenie jest zupełnie nie taka, jak być powinna. Co ciekawe jeszcze, jeśli chodzi o te obserwacje, generalnie opis ten był trzymany przez Harlowa w tajemnicy i lekarz opublikował go dopiero w roku 1868, już po odejściu Gage'a, tak jakby. Bał się powiedzieć cokolwiek złego o swoim pacjencie jeszcze za jego życia. Może było też tak, że nie chciał nic publikować nim, nie zbadał ciała Gejdża. Też by pasowało, bo było to już w czasie, gdy przebadał jego czaszkę, a także był w posiadaniu tego pręta. Co ciekawe, w swoich pierwszych obserwacjach i wydanym opisie przypadku, który sprawił, że przypadek ten zaczął w końcu się liczyć w naukowym świecie, bo większość lekarzy nie dowierzało w ogóle, że przypadek Winiana Gage'a jest prawdą. Zaczął się on liczyć dopiero, gdy opisał go dr Biglow z Harvardu i dr Biglow też utrzymywał, że mentalny status pacjenta sprzed i po wypadku jest taki sam i że tak naprawdę Gage niewiele się zmienił. Zostało to opublikowane w dosyć renomowanym piśmie, jednak do tego pisma przyszedł Anonim, który twierdził, że już po wypadku Gage zachowywał się obelżywie, że był nieznośny, wulgarny, że nie dbał o siebie, że w ogóle zmienił się 180 stopni. I podejrzewa się, że Anonim, który niejako stawiał pracę, Bigelow w złym świetle utwierdził, że, no cóż, nie jest wiarygodna. Podejrzewa się, że właśnie ten anonim został wysłany przez samego doktora Harlowa. Aczkolwiek dowodów na to nie ma. Być może chodziło o pewną niesnaskę pomiędzy uczonymi, którzy walczyli o sławę, próbując dyskredytować siebie nawzajem. Trudno stwierdzić, ale hipoteza ta wydaje się być całkiem kusząca. Dlaczego więc ta wersja tak często powtarzana i cytowana i utarta w popkulturze, kulturze, bo postać ta jest wspominana w wielu różnych dziełach, między innymi chociażby w Stranger Things, ale też w wielu różnych karykaturach. Generalnie Phineas Gage był znany, znany w całej Ameryce przez to, co mu się przydarzyło, a także w medycznym świecie. I dlaczego właśnie nieprawdziwa wersja na temat zmiany jego charakteru tak się utarła? I skąd mamy pewność, że właściwie obserwacje te nie mogły być prawdziwe? Po pierwsze, lekarz, który znał Gage'a już w Chile i ich znajomość zaczęła się około roku 1858, opisywał go jako zaangażowanego w to, co wykonuje, czyli kierowanie powozem, do którego są zaprzęgnięte konie w liczbie sześciu. Jego ogólny stan mentalny jako dobry. I poza tym, że rzeczywiście był oszpecony po wypadku, nie widział, aby Gage w jakimkolwiek stopniu, na jakiejkolwiek płaszczyźnie umysłowej nie domagał. Ponadto, jak już wspominałam wcześniej, zmiany, które wtedy zostały opisane, musiały być tymczasowe, bo przecież ktoś tego Gage'a zatrudnił. I w samym ogłoszeniu o pracę było przecież napisane, że tacy. Ludzie, którzy mają kierować ty, tymi podróżami za pomocą powozów, muszą przede wszystkim być godni zaufania, zaradni, muszą być odpowiedzialni, a także przede wszystkim muszą mieć umiejętności interpersonalne, tak aby móc się komuniko komunikować skutecznie z pasażerami i sprawiać, by pasażerowie podczas tak trudnej podróży pozostali zadowoleni. Sam dzień pracy Gagea to było 13 godzin, 13 godzin podróży, podczas cały, której cały czas był w pracy i cały czas musiał być czujny, bo te drogi były bardzo niebezpieczne. Zazwyczaj droga, ta, jak już wspominałam, to była droga około, to był dystans około 160 km. 160 km w tamtych czasach z pomocą tylko i wyłącznie siły koni. Dróg bardzo. Złej jakości, które prowadziły przez tereny o wątpliwym bezpieczeństwie. Ponadto przecież Gage przyjechał do kraju, którego zwyczajów i języka nie znał, więc to była dodatkowo stresująca sytuacja, wymagająca adaptacji, adaptacji do życia w nowych warunkach, których nie znał wcześniej, a więc z takimi uszkodzeniami, jakie są zgerowane i z tym brakiem umiejętności planowania, czy odpowiedzialności, czy przewidywania konsekwencji swoich czynów, nie byłby on w stanie ani kierować pojazdem, ani odnaleźć się w nowym środowisku. Jego dzień był dosyć skomplikowany. Podczas ranka musiał przygotować siebie, nakarmić i wyczesać konie, także musiał być w punkcie wyjazdu, w określonym punkcie, określonej porze, zapakować walizki podróżnych. A także skasować ich odpowiednią ilość pieniędzy w zależności od dystansu. To też wymagało pewnego rodzaju umiejętności. Umiejętności, których Gage również nie posiadał chwilę po wypadku, bo mówiono, że gdy na początku chodził do sklepu, miał problem, jeśli chodzi o rozumienie wielkości liczb i nie mógł rozróżnić tego, dlaczego 100. A tysiąc się różnią, i jaki rząd jest tej różnicy. Ale jak widać później, był w stanie operować pieniędzmi normalnie. Potem, oczywiście, w grę wchodziła jeszcze cała podróż, której plan był zmienny w zależności od warunków. Niemniej jednak, plan ten również musiał wcześniej wykonać. Jest to w ogóle bardzo ciekawa sprawa, ponieważ to, co robił Cage, to, jak wyglądał jego dzień i czynności, w których. Był w stanie się odnaleźć. To jest swego rodzaju pierwowzór pewnej terapii, którą stosuje się wobec osób z dużymi uszkodzeniami mózgu, ponieważ właśnie taka rutyna, powtarzana rutyna, na początku prosta, potem oczywiście jest coraz więcej elementów, do których wprowadzane są coraz trudniejsze czynności, właśnie jakiś taki zadaniowy tryb życia, coraz trudniejsze czynności, coraz bardziej zaawansowane czynności, coraz więcej kłopotów do rozwiązania za pomocą samodzielnej kreatywności, są w stanie u takich ludzi wspomóc wytwarzanie nowych połączeń, ponieważ wiadomo, takie uszkodzenie przerywa nam połączenia, albo w ogóle sprawia, że część tkanki jest no cóż, już niezdatna do użytku, ponieważ dochodzi do tej martwicy, a następnie, no cóż, nie jest już ona elementem działających połączeń neuronalnych. Tak więc właśnie takie powtarzające czynności, nauka czegoś prostego, a następnie rozszerzanie tego, Pomaga wytworzyć nowe połączenia w mózgu. I niejednokrotnie sektory mózgu, które w ogóle nie powinny się zajmować jakimiś umiejętnościami czy czynnościami, przejmują tę funkcje właśnie na drodze tej rehabilitacji poprzez na początku proste czynności. Można więc powiedzieć, że przypadek Grig'a pokazuje, że on sam, e, sam przeprowadził jakby swoją rehabilitację, najpierw. E, próbując wykonywać proste rzeczy pod okiem rodziców, a potem rozwijając się w różnych, w różnych pracach, w których miał okazję pracować. Mimo to istniała między innymi bardzo niefajna rymowanka o tym, jak właśnie stał się nie do zniesienia po całym wypadku i utarło się bardzo wiele stereotypów. Między innymi to, że nie mógł utrzymać pracy właśnie ze względu na swój porywczy charakter w wielu miejscach, a także że źle traktował swoją żonę i dzieci, nieważne, że on tej żony i dzieci nie miał. Mówiono też również, że jego życie uczuciowe nie wygląda tak, jak powinno, że ma problem z hazardem, że kłamie, że dokucza innym, że jest żebrakiem, że działa jak tak zwany typowy wiejski mm, przygód, bo jak już. W poprzednim odcinku mówiłam, jest takie określenie, że każda mniejsza miejscowość czy wieś ma takiego swojego, nie wiem jak to jest po polsku, no ale no wiecie, błazna, czy też takiego osobnika, o którym wiadomo, że jest on o niższym wskaźniku inteligencji, dlatego dużo rzeczy mu się wybacza, a jednocześnie cała lokalność go wspiera. I właśnie te wszystkie niefajne stereotypy, które o nim krążyły. Prawdopodobnie jeszcze za jego życie, też nie pomagały w utrzymaniu rzetelnego obrazu tego, jak on funkcjonował po tym wypadku, jakim człowiekiem naprawdę był. Dlaczego on nie mógł utrzymać pracy? Na no to jest jedna prosta odpowiedź. Napady padaczkowe, które zaczęły zdarzać się coraz częściej, po prostu uniemożliwiały mu utrzymanie zatrudnienia jednej osoby, które widząc ten jego problem i często być może słusznie oceniając niebezpieczeństwo, jakie z niego wynika, po prostu odmawiały mu tego stanowiska, na którym pracował. Właściwie istnieje bardzo gorąca debata, co tam zostało uszkodzone. Nie wiadomo do dziś, czy uszkodzony został tylko lewy płat czołowy, czy również impet tego wydarzenia, a także kąt, pod jakim wszedł ten pręd, sprawił, że również część prawego płata czołowego została uszkodzona. Są rekonstrukcje, które wykonano na podstawie jego czaszki, jednak tak naprawdę zostaje to po dziś dzień dużą zagadką. Wiadomo, że bardzo dużą rolę odgrywa w tym fakt, że oprócz istoty szarej, która znajduje się w korze mózgu, czyli na zewnątrz, uszkodzona została też istota biała, i najprawdopodobniej to właśnie jej uszkodzenie obarcza się za odpowiedzialne za zmiany w zachowaniu gejcza, szczególnie te zmiany, które miały miejsce. Bardzo krótko po wypadku, a które zdołały się odbudować. Dlaczego Gage przeżył? Wydaje się, że dlatego, że przede wszystkim obrażenia z przodu mózgowia skutkują większą szansą na przeżycie niż tyłu mózgowia, i to już było wiadomo w czasach, w których wypadek ten się zdarzył. Jednak wielkie brawa, mimo wszystko, należą się doktorowi Harlowowi, który w momencie całego zdarzenia, był bardzo niedoświadczonym lokalnym lekarzem, nie miał zbyt dużo jakiekolwiek doświadczenia wynikającego z praktyki, ponieważ skończył studia zaledwie 4,5 roku wcześniej. I tak poważnych wypadków widział trochę, lecz niewiele, a na pewno jeśli miałby postępować z Gage'em tak, jak, Uczono go na studiach i zgodnie ze sztuką, to zrobiłby wszystko na odwrót, tak jak powinno się postępować, by umożliwić pacjentowi przeżycie. O co chodzi? Po pierwsze, wtedy była taka szkoła, że chciano wszystkie fragmenty kości wyjąć za wszelką cenę. Z Czego Harlow nie zrobił, jak już Wam wcześniej opowiadałam, ponieważ dłubiąc coraz głębiej i głębiej mógłby uszkodzić tkankę i wywołać dodatkowe krwawienia, także obrzęk, który mógłby być tragiczny w skutkach. Ponadto zasypał on kaustyczną substancją grzybicę, zamiast wycinać ją, co znowu mogłoby doprowadzić do krwawienia, a także do obrzęku, którego ucisk mógłby doprowadzić do obrzęku mózgu, który w skutkach mógłby być śmiertelny. Nie zaszył też rany tak, jak zrobił to inny chirurg, który w podobnym czasie u jakiegoś żołnierza chyba widział podobne obrażenia, ale on zaszył ranę i opisał ten przypadek: że właśnie zaszycie rany i niezostawienie tego drenażu spowodowało, że całe te wydzieliny związane z infekcją nie miały gdzie odpływać i krew też nie, która krzepła, i niestety pacjent tego nie przeżył. Także innowacyjne podejście doktora Harlowa, nieco buntownicze, Finessowi Kidżowi uratowało życie. Ciekawy jest też fakt, że naprawdę całe środowisko medyczne nie chciało uwierzyć, że coś takiego miało miejsce. Trochę lepiej już poszło, gdy dr Bigelow opisał ten przypadek. Natomiast sam Harlow porównywał reakcję środowiska medycznego do niewiernego Tomasza ponieważ również i jego koledzy byli w stanie uwierzyć w to co przydarzyło się Harlowowi dopiero wtedy gdy włożyli palec w dziurę którą miał na czubku swojej głowy potem cała ta akcja poszła trochę za mocno w drugą stronę był czas gdy Boston Medical and Surgical Journal napisał bo skoro w sumie Finnius Gage funkcjonował na wysokim poziomie to można było sądzić, że mózg można swobodnie uszkadzać. Dlatego właśnie napisano w tej gazecie, że skoro takie rzeczy jak żelazne laski, albo w innych opisanych przypadkach gazowe rury, albo piły tarczowe są w stanie uszkodzić mózg i nic się nie dzieje, to należy wyciągnąć wniosek, że być może mózg nie ma w ogóle żadnej funkcji i nie jest nam potrzebny. Moim zdaniem była to bardzo śmiała teza, szczególnie, że była to ceniona gazeta medyczna wcale nie tak dawno. W sensie, z naszej perspektywy dawno, ale z perspektywy całego rozwoju medycyny i osiągnięć, jak już w tamtym momencie ona miała, to całkiem niedawno. Podsumowując, ten przypadek został użyty do promowania mitu, jakoby osobowość nasza zależała tylko i wyłącznie od płatów czołowych. A gdy one zostaną zniszczone, to osobowość ta się zmieni na zawsze. Tak nie jest, moi drodzy. Mózg jest bardziej kompleksowym organem, pełnym zaskakujących połączeń. I gdy zaczynałam swoją edukację, byłam przerażona i zdziwiona, że żyjemy w tak zaawansowanych czasach, gdzie mamy odpowiedź na wszystko, rozwiązanie praktycznie na wszystko. Mamy Googla, który przecież nam odpowie, gdy zadamy jakieś pytanie. A mimo to mówi się, mówi się, z pełną konsekwencją tych słów, że mózg jest najmniej zbadanym organem ludzkim i że naukowcy wciąż poznają jego możliwości za kamarki. Myślałam, że w latach, w których będę się edukować, zmieni się to, ale słuchajcie, to się nie zmienia, ponieważ odpowiedź, znaleziona odpowiedź na jedno pytanie, rodzi dziesięć, a może setki następnych i jest to jak rozrastające się drzewo, którego końca nie widać. Gage'a używano też między innymi aby dowieść prawdziwości tezy na której opierała się nauka o nazwie frenologia, która uważała, że każdy obszar mózgu oddzielnie za coś odpowiada, tak jakby można było mózg podzielić na szufladki i każda szufladka zajmowałaby się tylko czymś i niczym więcej. Jest nawet taki śmieszny rysunek, który myślę, że też go wstawię, który dzieli, która część za co odpowiada. Dlatego też, gdy zobaczono, jak przebiegał ten pręt i wyobrażono sobie, jakie to sektory u Gage'a on uszkodził, próbowano doszukać się następnie konsekwencji tego uszkodzenia w jego zachowaniach lub też wymyślano właśnie nieprawdziwe historie. W 2009 i 2010 roku dowiedzieliśmy się w końcu, jak Gage naprawdę wyglądał. Znaleziono jego portrety, które były tak naprawdę... Daguerotypami i rodzina, o której, u której się znajdowały, myślała, że przedstawiają one mężczyznę, który z harpunem polował na zwierzę morskie, natomiast tym harpunem się uszkodził. Udało się zidentyfikować Finiasa po tym, że rzeczywiście na tej lasce znajduje się ta sama inskrypcja, która jest na lasce, która znajduje się w muzeum. Stąd też wiemy, że zdjęcia te prawdopodobnie zostały wykonane po roku 1850. I rzeczywiście też blizna na czole się zgadza, więc założono, że mężczyzną na zdjęciu, który ma opadniętą powiekę, jest z Gage. O jego portrecie mówi się, że. I jest to zresztą często cytowane, że przedstawia zdeformowanego, ale wciąż przystojnego mężczyznę. Dobrze ubranego i pewnego, a nawet dumnego. I to już koniec tej historii. Jestem ciekawa, co sądzicie. Jestem ciekawa, czy chcielibyście na przykład posłuchać o innych takich przypadkach. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Zostawcie łapkę w górę, a jeśli dotrwaliście do tej pory i jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to proszę kliknijcie subskrybuj, bo algorytmy polecania filmów o wiadomej nam tematyce są ostatnio mało wydajne i wszyscy cierpimy na spadek zasięgów, a także docierania do innych być może zainteresowanych tą tematyką słuchaczy. A teraz dziękuję Wam już bardzo za wysłuchanie tej historii. Przepraszam, jeżeli dzisiaj byłam nieco rozemocjonowana, ale słuchajcie, no nigdy nie widziałam tak gęstego tymu, tak blisko mojego miejsca zamieszkania. I byłam przerażona. Szczerze mówiąc, musiałam trochę wycinać moje kaszelnięcia, bo po tym całym wydarzeniu wydaje mi się, że trochę się tego nawdychałam. Także trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się bezpiecznie. Jeśli coś gotujecie, to błagam, nie zostawiajcie tego na kuchni i nie idźcie sobie gdzie indziej tak, jak się wydarzyło, w budynku, w którym ja mieszkam. I cóż, trzymajcie się, zdrowiutko, unikajcie dużych zgromadzeń i mycie ręce. Do zobaczenia już całkiem niedługo, ponieważ do końca tego miesiąca częstotliwość odcinków prawdopodobnie będzie wyższa. Trzymajcie się, pa!